Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dotarłem do tej części stacji, która wydawała się najmniej zniszczona i tutaj znalazłem właśnie takie ciekawe rzeczy. Trzy kopuły i komputer, który nimi zarządza. A przynajmniej tak mi się wydaje, więc podlećmy sobie do komputera i zobaczymy, co z jego pomocą będę w stanie zrobić. Manual activation required for outgoing communications to mission control. Communications array repair override enabled. Muszę uruchomić trzy kule. Jakkolwiek to brzmi. Jedna z nich jest bodajże tutaj. O, czyżby to był jakiś ten? A, jest i karta. Nie. Czy gdzieś tutaj jest karta? Bo tak nagle mi ją znalazł. Chyba nie. Czemu ja się tak ciągle obijam? Dobra. Lećmy. Lećmy, bo trzeba jeszcze dużo rzeczy zrobić. Pierwsze dostać się do jednej z tych kul i zobaczyć, co tam będę w stanie zrobić. A dalej zobaczymy, co to przyniesie właściwie, jaki będzie efekt. Bo tutaj pewności też nie mam. Spokojnie sobie dolećmy 5 jednostek. Powietrza, to już zaczynamy procedurę otwierania drzwi. Okej. Jest i pierwsza kula. Communications array detected. Czy tam jakiś panel miał być po drugiej stronie, który uruchomi tą kulę? Na to liczę. Bo szczerze powiedziawszy, to za bardzo nie przychodzi mi nic innego do głowy. Okej. Dobra, tam sobie zyskam powietrze. A tutaj zyskam bodajże 18. kartę. Czyli już całkiem niewiele ich pozostało. Okej, napełnijmy się powietrzem. Trzeba będzie do góry podlecieć. Okej. Lecimy do góry. Jakiś komputer. Personal log. Astronaut Lopez Teresa 31 October 1936. As a kid, I was dressed up as an astronaut every year for Halloween. We never had any money, so my costume was always whatever my mother pulled together, which was never quite enough, but always made me feel. Dzięki temu powinno się zacząć coś dziać ciekawego. Okej, lecimy. Nie ma co. Kula działa. Auć. Auć.
łódź. Lecę prawdopodobnie tędy bez większych problemów. Przynajmniej w teorii tak mi się wydaje. No. To... Au. Okej. Uda mi się. Au. To bolało. No dawaj, 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 dawaj. Okej. Trzeba dotrzeć do tego głównego centrum. Tam się troszkę dotlenić, a potem lecimy do kolejnej kuli. Myślę, że jak się uda, to trzy kule powinny być gotowe. Okej, najpierw weźmy tlen. Okej. Tu jest zamknięte. Jedna kula jest online. Bardzo dobrze. Do tych dwóch pozostałych już chyba nie będę musiał wychodzić sobie na zewnątrz. Więc powinno to pójść znacznie sprawniej. W sumie dobrze, że też nie wprowadzili czegoś w rodzaju sztucznej grawitacji czy coś takiego. Moim zdaniem tobie popsuło cały ten klimat gry. Zdecydowanie lepiej, jak sobie tutaj spokojnie lewituje. Okej, otwieramy. No, jest kolejna karta. Już bodajże 19. Communications array detected. Także jeszcze gdzieś 6 kart musi się znajdować. I trzeba będzie je odnaleźć. Czy tam później po lewo mogę od razu na skróty? Tego nie wiem. Ale warto by to było sprawdzić. Jakieś zdjęcia. No, z ciekawości warto sobie to zbadać. No, jakieś dziecko w przebraniu z 2016 roku. Kto by pomyślał? Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 23, October, 2036. Okej, jest i druga. Okej, druga kula działa. Pytanie, czy chcę tutaj iść? Teoretycznie chciałbym, ale praktycznie wolałbym najpierw zająć się tymi trzema kulami. Okej, weźmy sobie tlen. Troszkę w dół. Tak staram się nie schodzić poniżej połowy tego tlenu, bo już wiadomo. Zaczyna się wtedy taka myśl, kurde, mam tylko połowę. Pamiętam, jak przemierzałem właśnie do tej
najbardziej sprawnej części stacji, nazwijmy to tak, to właśnie tam wtedy był taki problem, że już została mi tylko jedna jednostka. I było całkiem nieciekawie. Okej. Powinienem spokojnie przelecieć. Okej, subcio. Czy tutaj będą jakieś? Nie, nie będzie. Żadnych opcji na podładowanie poziomu tlenu. Ale z drugiej strony na razie jakoś tak nie potrzebuję. Co stanowi ta czerwona kropka teraz mniej więcej na środku ekranu? Tego nie wiem. Ale dwa systemy już mam załadowane. Zapewne jeśli go otworzę, te trzy wezmę, to wtedy ta kopuła na dole, to przejście na dole powinno mi się otworzyć. Mamy tyle w teorii. Okay. Będzie też opcja na naprawienie skafandra, co mnie mega cieszy, dlatego zajmę się tym w pierwszej kolejności. Okej. Włączmy sobie skanowanie. For EVA repair sequence complete. Vital signs stable. Okej. Łap. Brawo. I lecimy do ostatniej części. Tutaj przynajmniej widać, że się poruszam, bo jak tak sobie lewitowałem w przestrzeni kosmicznej, to praktycznie w ogóle nie było widać ruchu. I to czasami dawało do myślenia, czy ja faktycznie się zatrzymałem, czy może stacja mi ucieka, czy o co chodzi. No ale fakt faktem, strasznie tutaj wolno się poruszamy. Co jest oczywiście wytłumaczalne. Nikt przecież w kosmosie nie pędziłby na złamanie karku. Mógłbym de facto nawet tam podlecieć. O ile byłbym w stanie tędy się wydostać. No bodajże byłbym. Dlatego wziąłbym sobie ciebie. I podlećmy do tego. Żeby sprawdzić, jakie tutaj nagranie na nas czeka. Właśnie, z tej perspektywy nawet nie widać, czy się do tego zbliżam. Ale zapewniam was, że powoli się zbliżam. Róbmy tak, żeby ziemia była na dole. O, jesteśmy nad Stanami Zjednoczonymi. I Kalifornia. Znajduje się gdzieś tam po lewej stronie, a mniej więcej naprzeciwko. No, panie, dawaj mnie to tu. Okej. Okay. Zawracamy. Dobra, lecimy do ostatniej kopuły. Wtedy powinienem odblokować to zejście na dół. Aż tu jest dziura wywalona, więc... Więc tędy będzie po prostu szybciej. Thank you.
Jeżeli się nie mylę, to właśnie jeżeli uruchomię to trzecie, będę mógł zejść tam na dół, też będę miał dwa takie główne uruchomione. W sumie nawet nie wiadomo, co to jest. Pewnie gdyby gdzieś tam doczytać w tych wszystkich dziennikach, to by się bardziej wyjaśniło, ale szkoda troszeczkę na to czasu. Zważywszy, że... Ciekawe. W sumie można by być tutaj troszeczkę głodnym. Nie sądzicie? Warning. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Ok, czyli jest jakiś system, którym pozwoli mi się stąd wydostać. Tylko kwestia, żeby go po prostu uruchomić. A żeby go uruchomić, to pewnie potrzebuję właśnie te cztery kapsuły główne rozruszać. Dobra, obróćmy się właściwie. Za 20 lat takie rzeczy. Kto wie? Okej. Kula uruchomiona. Więc w teorii powinienem teraz móc dostać się tam na dół. Przejdę sobie tutaj bokiem. Auć. No niech to przeleci przede mną. Okej. I jedziemy do przodu. Dzień dobry. Okej, przynajmniej jeszcze nawet dobrze się ustawiłem. I po prostu pode mną powinna być podłoga. Te kwiatki wyglądają trochę jakby w takich pojemniczkach na chusteczki nawilżane się znajdowały. Okej, jeszcze bym się tylko troszeczkę tutaj naprawił. No to wiadomo, może mi się przydać. Na pewno jeszcze też doładuje mi to troszeczkę więcej powietrza do skafandra. No i pięknie. Dobra. No to jedziemy z tym koksem. Hand for Administra, Series 4, version 2.3. Unable to establish communication connection with mission control. Okej, mamy nasz główny panel, który powinien się teraz uruchomić i powinienem móc się dostać na dół. No i tyle w teorii. No właśnie, ale jeszcze zanim to zrobię, to tutaj jest karta, którą na początku właśnie wydawało mi się, że system mi wychwycił właśnie przez taki komunikat. O, tam jest ten. Ale u tamtego chyba już byłem. Astronauty. Okej, trzy systemy podłączone. Sprawdźmy, co to nam da. Dwójka podłączona, trójka podłączona. Czy teraz będę mógł się dostać tutaj na dół? Oczywiście, że będę mógł. Ale to już w następnym odcinku, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
Już niebawem. Pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.